Ja widzę totalny miks. Jak się nie uśmiecha, jak śpi, to wygląda jak ja, a jak się zaczyna uśmiechać, to wygląda jak Wojtek. To jest naprawdę jedna z najbardziej nieprawdopodobnych, takich cudownych rzeczy, które matka może doświadczyć. Jak patrzy w ogóle na swoje dzieło, na swoje dziecko i widzi ten miks genów, jakie to jest niesamowite, że to jest naprawdę cud. Marina, dopiero co w Opolu mogliśmy usłyszeć Twój nowy singiel W blasku, a dzisiaj uraczyłaś nas klipem. Ja Ci tego serdecznie gratuluję. Pytanie do Ciebie, czy Ty sama jesteś z siebie zadowolona? Tak, jestem bardzo z siebie dumna. Może to zabrzmi nieskromnie. Właśnie słyszymy kulminację utworu. Dlaczego jestem z siebie dumna? Cieszę się, że zaufałam ludziom, którzy pokierowali też bardzo fajnie ten projekt, mojemu wieloletniemu przyjacielowi Piotrkowi Turkowi, który zadzwonił do mnie i powiedział, że przyśnił mu się taki numer i właśnie zanudził go. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co tam chodzi, ale udało nam się wyciągnąć tę melodię i napisaliśmy ten numer. Przepiękna aranżacja Grzegorza Urbana. O, właśnie słyszymy w ogóle mój występ w Opolu. Przepiękna aranżacja Grzegorza Urbana, wspaniała orkiestra nagrana na żywo w Polskim Radiu, cudowna choreografia mojego przyjaciela Briana Poniatowskiego, który też odwalił kawał dobrej roboty, bo oprócz tego, że Izara przygotował choreografię, to jeszcze pomagał nam na różnych innych płaszczyznach, na których nawet nie musiał, ale pokazał mi, że po prostu jest naprawdę serdecznym, prawdziwym przyjacielem. No i co jeszcze? Wspaniała reżyseria Olgi Czyżykiewicz. No tak, wiesz, nie wiem, czy kogoś nie pominęłam, bo i Glam Team cudny. No wszystko fajnie się urodziło w takiej, powiedziałabym, w rodzinnej atmosferze, tak jak dzisiaj widziałaś też. Zrobiliśmy premierę i pokazali się wszyscy moi najbliżsi przyjaciele, wsparli mnie i tak naprawdę właśnie ten numer trochę im też dedykuję, chociaż powiedziałam, że tym mojemu mężowi, oczywiście jemu na początku, ale też właśnie tym wszystkim, którzy prosili o taki numer, w którym wreszcie pokażę swoją wrażliwość, swoją duszę, serce i swoje walory też wokalne, bo muzyka, którą wcześniej robiłam, jest w zupełnie innym klimacie, a tutaj po prostu chciałam obnażyć się troszeczkę ze swoich emocji i ze swojej właśnie takiej duszy, serca, więc widzieliśmy, że ten numer może nie ma takiego potencjału, wiesz, hitowego, ale pada w ucho totalnie. Pada. Zresztą ja tutaj, jak czekałam na wywiad, to sobie nuciłam już od razu. Wiesz co, ja uważam, że ma potencjał taki, żeby, wiesz, ludziom się podobało, bo jest to taki bajkowy klimacik i mi się kojarzy z jakąś w ogóle historią, taką niesamowitą bajką jakąś, wiesz, w ogóle czymś takim niesamowitym. Dlatego też jestem tutaj ze skrzydełkami, więc to nie jest taka standardowa Marina, a gdzieś tam jakaś taka postać, którą no, każdy może sobie, wiesz, zinterpretować na swój sposób. Jak Ty się czujesz w takich balladach? Bo ostatnio słyszeliśmy Cię w zupełnie innym wersji. Tak. Znaczy, wiesz co, ja takie ballady śpiewałam na festiwalach od dziecka. Zaskoczę Cię, ale ja śledziłam konkurs Wygraj Sukces i to jest naprawdę początek Twój. To prawda. No, tak. Znałam te płyty, bo moja nauczycielka od muzyki naprawdę była wielką fanką w ogóle całego tego festiwalu i konkursu i no faktycznie jest tam Marina Uczan. Tak, no ja nawet nagrałam, na początku brałam udział w tym konkursie, no tak po prostu, a później mnie zapraszali, żebym nagrywała piosenki na tą płytę, bo tam jest kilka piosenek, można sobie wybrać i przyjechać na ten festiwal. No ale generalnie w tym roku mija 25-lecie mojej działalności artystycznej, bo właśnie w 1998 roku pierwszy raz wystąpiłam na międzynarodowym festiwalu, zajęłam tam właśnie drugie miejsce i zaczęłam potem jeździć na różne festiwale i tak w roku potrafiłam do 5 festiwali objeździć, więc rzadziej bywałam w szkole, bywałam głównie w szkołach muzycznych i na festiwalach, cały czas się przygotowywałam, więc cały czas jestem takim, wiesz, w toku pracy, mimo tego, że niektóre osoby mogą stwierdzić, że moja działalność artystyczna zaczęła się od glam popu w 2009 czy 2010 roku, bo wtedy właśnie była premiera mojego pierwszego singla, ale to tak nie wygląda, bo jeszcze grałam w teatrze, wiesz, jeździłam po festiwalach, różne inne historie, więc dla mnie w tym roku mija 25 lat, od kiedy jestem na scenie. Ale przecież jeszcze wcześniej była droga do gwiazd, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, natomiast tutaj, dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu, no właśnie, widzieliśmy takie fragmenty i tak się zastanawiam, jakim byłaś dzieckiem. Jakim byłam dzieckiem? Myślę, że tak jak każdym innym, które z siebie nie wierzyło. Dzieci zazwyczaj siebie nie wierzą. Ja siebie też nie wierzyłam. Wierzyli we mnie moi rodzice i cały czas mnie zarażali miłością do muzyki. Tata przekazał mi głównie tę pasję, bo mój tata też jest muzykiem. I zawsze mnie motywował do tego właśnie, żebym działała, żebym tworzyła i żebym nigdy się nie zatrzymywała i nigdy nie przestawała w siebie wierzyć. I tak powiem szczerze, że do dzisiaj mnie wspiera, do dzisiaj mi kibicuje, mimo tego, że teraz robię taką muzykę, która może tam nie do końca mu wcześniej. Tak mówi? Tak, jak ja mu puściłam lip gloss, on mówi: Marina, to już nie jest muzyka. Ja mówię: tata, ty się nie znasz. Ja mówię: ja po prostu chcę robić coś, co mi sprawia też przyjemność. Ale ten numer to jest zupełnie coś innego, to nie jest już jak te mumble, moje rapsy, to jest muzyka dla duszy, także... Natomiast wiesz, co ci powiem? Podpowiem trochę też naszym widzom, bo byliśmy świadkami, kiedy ty podziękowałaś rodzicom ze sceny. Widziałam w ich oczach wzruszenie, wsparcie, taką pełną dumę. No są z ciebie po prostu... dumni, to jest po prostu właściwe słowo. Tak, są dumni, wspierają mnie od najmłodszych lat, zawsze chcieli, żebym robiła to, co kocham, bo zauważyli, że kocham muzykę od dziecka i wozili mnie na te festiwale, przygotowywali mnie. Moja mama szyła mi stroje, mój tata wymyślał piosenki, które miałam grać, śpiewać, robiliśmy aranżacje, grał ze mną na gitarze, czasami akustycznie żeśmy występowali, więc zawsze pchał mnie do przodu i chciał, żebym to robiła. Jak ja latałam gdzieś tam na podwórku, mówię: chcę latać z dzieciakami na podwórku, a on mówił: Marina, no co chcesz tak cały czas siedzieć na tym trzepaku? Mówi: dawaj, robimy, ciśniemy i za to jestem mu ogromnie wdzięczna, bo dzisiaj jako dorosła kobieta, mama, mam swoją pasję, mogę robić to, co kocham, mogę pracować, mam dla kogo śpiewać, są osoby, które chcą mnie słuchać, więc to jest dla mnie największe spełnienie. Ale utwór jest o miłości, więc zatrzymam się oczywiście także przy mężu, przy Wojtku. Czy ty czułaś jego wsparcie? Oczywiście, że tak. Cieszę się, że udało mu się być właśnie na koncercie w Opolu, gdzie właśnie miałam swój debiut i premierę tego utworu na żywo, zanim jeszcze utwór trafił do sieci. Więc cieszę się, że mnie wsparł, to jemu zadedykowałam ten utwór, bo właśnie w Opolu mijało 10 lat od naszego poznania. No i cieszę się, że właśnie wspiera mnie w mojej pasji, że nie każe mi siedzieć tylko w domu. Tylko jak być żoną. Tak, żoną też jestem, ale taką typową, jak jestem w Turynie, ale jak posiedzę tak 2-3 tygodnie, to mówię: kotek, ja muszę robić nową muzykę, muszę się realizować, ja nie mogę, tak. I on mówi: wiem, jedź, rób swoje, działaj, widzę, że sprawia ci to przyjemność, zawsze wesprze mnie dobrym słowem i nigdy nie marudzi i dzisiaj też mnie trzymał za rękę, był wzruszony i cieszę się, że udało mu się wyrwać, bo jest zgrupowanie kadry, a udało mu się na kilka godzin wyrwać. Znam tę historię o pierwszej randce i wiem, że powiedział ci: będziesz moją żoną. Że ty tego jeszcze nie wiesz. Ty tego jeszcze tak, nie wiesz, ale no właśnie, czy ty mu uwierzyłaś w to? Nie, no gdzie? Wtedy to było dla mnie tak abstrakcyjne. Coś niesamowitego, żeby po prostu na pierwszej randce wyjechać 20-paroletniej dziewczynie z takim tekstem, to wiesz, to się nie zdarza. To było tak, takie, no nie wiem, jakby to było staroświeckie, wiesz, bo jak słyszałam ślub, to miałam: o Jezu, nie wiem, czy się pakować, uciekać, wiesz, a więc to było zabawne, ale później gdzieś tam sytuacja się rozwijała samoistnie, naturalnie i potem po jakimś czasie mówi: zobacz, widzisz, a ja wiedziałam od razu. No. Pięknie. Wiem, że Wojtek musiał sobie to trochę wychodzić i trochę czasu cię zdobywał. Czym cię urzekł i co było takim momentem przełomowym, kiedy ty pomyślałaś sobie: kurczę, no to jest może jednak to? Ojej. Był taki moment, bo to też jest pytanie. Wiesz co, nie było takiego jednego momentu jednoznacznego. Od początku wiedziałam, że jest inny niż kogokolwiek wcześniej spotkałam, bo nigdy w życiu nikt o mnie tak nie walczył, tak się nie starał i nigdy tak na mnie nie patrzył jak Wojtek, więc to było coś cudownego, ale ja byłam troszeczkę sparzona wcześniejszymi relacjami, które nie były udane i nie darzyłam takim dużym zaufaniem, wiesz, nowo poznaną osobę, więc na moje zaufanie trzeba sobie zapracować, ale jak ja już komuś zaufam, ufam, to jestem bardzo lojalna, wierna, oddana i to nie chodzi tylko o relację damsko-męską, ale też i o przyjacielskie relacje. I Wojtek nigdy nie zawiódł i cały czas budował to zaufanie i po prostu w pewnym momencie poczułam, że nie wiem, który to był moment dokładnie, ale poczułam, że po prostu to jest swój człowiek, swój gość, taki wiesz, nieudawany, niepozowany, po prostu swój gość, taki wiesz, swojski chłop. I po prostu moje serce zaczęło szybciej bić. Sekret na udany związek? Myślę, żeby tak się za bardzo nie afiszować, bo wiesz, oczywiście dużo osób może stwierdzić, że my się bardzo afiszujemy z naszym związkiem i że wstawiamy, ale prawda jest taka, że właśnie dzisiaj pierwszy raz gdzieś zapozowaliśmy do zdjęć, bo zaprosiłam oczywiście też prasę na premierę mojego singla i zrobiliśmy kilka zdjęć. Mówię, róbcie, bo to takie rzeczy to tylko u nas na Instagramie. My w ogóle nie chodzimy na żadne ścianki, na żadne imprezy branżowe, w ogóle nie wykorzystujemy tego. Jeżeli są jakieś nasze zdjęcia, to są po prostu nasze prywatne momenty, które... No są prywatne, cieszymy się z naszych chwil wspólnie spędzonych i gdzieś tam zrobimy zdjęcia, ale wiesz, Wojtek też niechętnie, on zawsze mówi, Jezu, te zdjęcia i tak dalej, więc Wojtek w ogóle nawet nie lubi. Więc ja uważam, że po prostu swoją miłość trzeba trzymać gdzieś tam, wiesz, w domu i też się nie rozgadywać i za dużo nie opowiadać, wiesz, gdzieś tam mieć taką swoją przestrzeń, taką oazę spokoju, taką idyllę. Dokładnie, ale to, co ci podpowiem, bo czasami jak ktoś jest aktywny na Instagramie, to ludzie mają wrażenie, że już wszystko pokazują. A to ty masz kontrolę, co pokazujesz, a ile jest tych momentów, których nie widać i nikt o tym nie wie, prawda? No, oczywiście, że tak. Jakbym ja miała tak wszystko pokazywać, ja w ogóle nie umiem tego robić i się nie nadaję do tego. Ja zawsze sobie przypominam, muszę być aktywniejsza, bo już trochę jednak jestem boomerem. No nie, my nie pokazujemy, tylko coś tam czasem wpadnę, mówię, o Jezu, coś tam nagramy, tak? Ale to nie jest tak, że my jakoś mamy wizję naszego wizerunku, po prostu jesteśmy zwykłą parą, zwykłą i niezwykłą, dla nas niezwykłą, dla kogoś zwykłą, dla kogoś może też niezwykłą, no bo oczywiście jesteśmy aktywni zawodowo, ale myślę, że gdzieś tam w domu, jak jesteśmy na co dzień, to jesteśmy totalnie zwykli i wiesz, i też się czasami żremy i wiesz, i potrafimy się pokłócić i normalna sprawa, ale bardzo się szanujemy, kochamy i wspieramy i bardzo się cieszę, że w tym roku obchodzimy 10-lecie. Zatrzymam się oczywiście jeszcze przy Liamie, poznałam go dzisiaj, jest przeuroczy. To, co zwróciło od razu moją uwagę, to te dołeczki takie, które pojawiają się dokładnie w tym samym miejscu, w którym pojawiają się tobie. Czy ty, gdy patrzysz na swojego synka, też widzisz takiego małego klona? Wiesz co, ja widzę totalny miks. Jak się nie uśmiecha, jak śpi, to wygląda jak ja, a jak się zaczyna uśmiechać, to wygląda jak Wojtek. To jest naprawdę jedna z najbardziej nieprawdopodobnych, takich cudownych rzeczy, które matka może doświadczyć, jak patrzy w ogóle na swoje dzieło, na swoje dziecko i widzi ten miks genów, jakie to jest niesamowite, że to jest naprawdę cud, coś pięknego. Widzieć swoje dziecko i te pomieszane geny, wiesz, i trochę taty, trochę dziadka, trochę babci, wiesz, bo to naprawdę to nie jest tylko tak ja i Wojtek, tam ja widzę i mojego ojca, i moją mamę, i teściową moją, wiesz. Także... Talenty, także odziedziczył z dwóch stron, bo słyszeliśmy ostatnio jak śpiewa, ale gra w piłkę podobno też fantastycznie. Pamiętam, jak mi to opowiadałeś. Tak, nie, on bardzo lubi piłkę, zna się tak na piłce, że ja się nie znam ani grama tak jak on, bo on naprawdę zna wszystkich zawodników, wymienia ich, więc naprawdę w tym jest genialny. Dodatkowo, ale śpiewać lubi sobie pośpiewać, ale nie powiedziałabym, że chyba będzie szedł w tym kierunku. Bardziej go piłka interesuje. Marina, na koniec przygotowałam dla ciebie szybkie strzały. Warszawa czy Turyn? Warszawa. Doda czy Edyta Górniak? Edyta Górniak. Dlaczego? Bo jestem jej fanką od dziecka, to jest moja idolka, to jest moja... jak była malutką dziewczynką, to było moje guru. I kolejne pytanie, chyba sobie same odpowiedziałyśmy, kto był twoim idolem w dzieciństwie? No wiesz, jakby tak ogólnie ze światowych artystów, no to była Whitney Houston, Mariah Carey, później Beyoncé, a z Polski zawsze była Edyta. Bieganie czy siłownia? Ani jedno, ani drugie, ale jak już bym miała coś, to myślę, że bieganie. Ulubiona piosenka? W Blasku. Okay. A z cudzych? Co ja teraz ostatnio słucham? Boże, nie mam takiej ulubionej piosenki, wiesz, ciężko. Jasne. Najprzystojniejszy Polak? Wojciech Szczęsny. Odpowiedź jest prosta. Pomalowane paznokcie u mężczyzny, tak czy nie? Nie do końca, nie dla mnie. Walki Freak Fight? Nie oglądam. I ostatnie Snapchat. Nie mam. Ja też już nie mam. Odeszło do lamusa. Pozostaje mi naprawdę pogratulować raz jeszcze. Cieszę się, że mogłam tutaj z Tobą być. I co? Będziemy słuchać i zachęcamy także naszych widzów do odsłuchu utworu W blasku. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na mój YouTube. I sprawdzajcie, dajcie znać, co myślicie i wchodźcie też na mój Instagram. Chętnie posłucham Waszej opinii, poczytam.